Siema, tu Pyza wraz z Danielem i dla Was nakręcimy najnowszy materiał oto z tej wody, czyli woda stowarzyszenia, do którego należę. To uda się złowić, zobaczycie sami na moim filmie. Więc drodzy Państwo, na tą chwilę jest godzina 6.19, środa 29 czerwiec 2022 i oto w ten czerwcowy poranek nakręcimy materiał z tej wody. Więc nie przedłużając dłużej, zapraszam na najnowszy film w naszym wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym kasem, bo już późno! Więc drodzy Państwo, drugie branie, pierwsza ryba. Taka fajna płotka. Pierwsze zmarnowałem, czyli ryba mi spadła przy brzegu. Holowałem parę minut. Taką koło 60 cm karpia gołego. No szkoda, szkoda. Oby nie przyniósł ten pierwszy zerwany karp pecha. A taka płotka, która wraca do wody. I oto taki pierwszy karpik, czyli koi, tak? Koi. Więc wraca. No ale czekamy na te fajniejsze okazy, płyń. No i jest pytka. No i takiego karasia 37 cm wypuszczamy. No coś zaczyna się dziać. Ale drodzy Państwo, to nie jest to, o czym myślę. Więc baja. Więc pierwsza ryba u kolegi, czyli Daniel. Wypuszcza rybę i odwróć, wkładasz i odwracasz na boki, na oko i okej. No i powodzenia, tak aby jeszcze były, ale większe. Krasnopiórka wzdręga, czyli dzisiaj dzień małych rybek. Te większe, jak spiełem tą piątkę karpia, tak nie chcą brać. W końcu jest pierwszy, bo wszyscy łowią, jak to się mówi, a ja nie. Jest, więc taki pełnołuski. No i zobaczymy, wydłużyłem teraz o 4 metry, dalej rzucam, bo skróciłem dzisiaj dystans, nie wiem dlaczego, myślałem, że bliżej będą ryby, a tu jednak wydłużyłem teraz o 4 metry, dalej rzucam i efekt w postaci karpia pełnołuskiego. A więc panie biorą? Jakoś biorą. Biorą, ale nie wie pan co? Za czym, coś potężnego. Ale na glizdy czy na coś innego? Na tuńczyka. Na tuńczyka? Dobrze. Ale nie wie co, tak? No zobaczymy. Nie. Zobaczymy, więc machamy i ściągamy rybę. Państwo, taka mecz 4. Piękny jesiot, jeszcze zważymy. Jest 4,60, no 4 kilo jesiot. Dobra, wraca do wody. Piękny jesiot, który wraca. Metr 4, nowa życiówka, tak? Tak. Metr 4, nowa życiówka i piękny dinozał. Jak dojdzie, pomalutku, weź go do przodu, złap go jeszcze w podbierak. Podnieś go, złap go, wysuń podbierak. No ja muszę wejść do wody, go mu pomóc. Weź, zabierz podbierak. Bo rybę trzeba dotlenić. I taki piękny jesiot Daniela. Czyli nowa życiówka Daniela. Piękny, zobacz jaki piękny byczek.
więc tuńczyk daje radę na piękne rybki. Dotlenimy rybkę. Tak, żeby nie padła. Baja. Baja. I lecimy z tym koksem. I oto taki ładny albinos Pyzy wraca. Czyli ryba piękna. I wracamy. Niezdolność. Dzięki ci za walkę, biały albinosku. Poczekaj, poczekaj, pomału, pomału. Okej, baja. I nie ma to jak nad wodą w czasie wędkowania opieprzyć jakąś kiełbasę. A więc, drodzy Państwo, widzicie feeder bait przynęty, które dzisiaj testuję, mikrony, dumbelsy oraz chinkersy z tej firmy, czyli przynęty od feeder bait, i to dzisiaj zakładam, ale widzicie, jakiś dzień dzisiaj taki kulawy, bo nawet te przynęty nie ma jak sprawdzić. Sprawdzam, zmieniam, ale nic nie daje rady. Nic, czy dumbelsy większe, czy chinkersy pływające, wolno opadające oraz mikrony nie dają dzisiaj efektu na tym łowisku. Coś słabo z braniami w tę żarówkę, w tę upał, więc próbujemy, przekładamy, ale jak na tą chwilę przynęty te się nie sprawdzają. Tak samo jak nie sprawdzają mi się przynęty od Solskiego. No ale mówię w zależności od wody, ale szczerze mówiąc, to faktycznie od przynęty salmony, czy to te, czy inne, które posiadam, nie dają rady. I te, co tak łowne, tyle już widzicie, ich zużyłem, ale efektu ryb na razie słabiutko. Czyli teraz też od Solskiego zaraz założę, czyli dipuję jedną i od Solskiego różowy, czyli salmon, ósemkę drugi. No i tak zmieniam, dipuję, widzicie, dipów jest, wszystkiego jest. Tylko ryby nie chcą nic współpracować, ale skupiam się raczej dzisiaj na przynętach z feeder bait, ale nie pora. I z czystym sumieniem mogę powiedzieć, tak, powiedziałem to przed chwilą, że przynęty od Solskiego też mi się tutaj nie sprawdzają. A więc taki 58 cm, ale gruby. Gruby, pełnołuski. Ładny, ładny. Więc może coś się ruszy po tej duchocie. Oby. Więc mamy pełnołuskiego. 58 cm. Taki grubas. I to konkretny grubas. Okej, baja. Więc, drodzy widzowie, czas jechać na Kielce do domu. Starczy tego nierównego pojedynku. Widzicie, jaki cały czerwony, opalony. Brało to, co pokazałem na filmie, czyli z większych ryb tylko to, co pokazałem. Drobnica brała, ale nie byliśmy zainteresowani wędkowaniem tych płotek, wzdręg. Nastawialiśmy się na jakieś większego zwierza. Trzy ryby takie powyżej 5 kg mi spadły. No szkoda,
No i tak to leciało, jak pokazał na filmie. U Daniela był jesiot, 1,4 m, nowa życiówka i tak to mniej więcej wyglądało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i złe. I do następnego. Siema, Pyza, idziemy na Kielce. Cześć. Cześć wam.